Czesław Wołołajko był prawdziwym amantem. Został teściem byłego męża swojej drugiej żony. Zmarły w lutym 1987 roku Czesław Wołołajko, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów wszechczasów, był mężczyzną niezwykle kochliwym. Miał słabość do pięknych kobiet, a że te wręcz lgnęły do niego, romansował na prawo i lewo. Wśród pań, które straciły dla niego głowę, były m.in. Nina Andrycz i Aleksandra Śląska. Czesław Wołołajko cieszył się w latach 60. i 70. ubiegłego wieku ogromną popularnością. Choć po rewelacyjnym debiucie w filmie Młodość Chopina aż dekadę czekał na kolejną rolę filmową, później przez ćwierć wieku niemal nie schodził w planu i ze sceny. W pamięci telewidzów zapisał się znakomitymi rolami w serialach Stawka większa niż życie, Lalka i Rodzina Połanieckich, kinomani uwielbiali go za kreacje w Zaklętych rewirach. Trendowatej i wielkiej majówce, aby walce Stołecznego Teatru Współczesnego, z którym związany był przez ostatnie lata życia, oklaskiwali za występy w Jak się kochają i Kolacji na cztery ręce. Prywatnie aktor był bardzo kochliwy i miał wielkie powodzenie u pań. Owinął sobie wokół małego palca dwie legendarne diwy polskiego teatru, Aleksandrę Śląską i Ninę Andrycz. Z pierwszą żoną, Haliną Czengery, którą zdradzał na potęgę, doczekał się dwóch córek, obie, Jolanta i Magda, poszły w ślady sławnego ojca i zostały aktorkami. Drugą żonę, Ilonę Stawińską, odbił pierwszemu amantowi PRL-u, Tadeuszowi Plucińskiemu, który kilka lat później został jego zięciem. Czesław Wołołajko zdradzał żonę na potęgę, ale wybaczała mu romanse. Do czasu. O burzliwych romansach Czesława Wołołajko mówiła przed laty cała Polska. Wiadomo było, że na planie Młodości Chopina uwiódł i rozkochał w sobie młodszą o 9 lat Aleksandrę Śląską, która co prawda romansowała wtedy z reżyserem Aleksandrem Fordem, ale nie przeszkadzało jej to spotykać się także z Czesławem. Żona aktora przymykała oko na jego miłostki, bo wiedziała, że i tak wróci do niej. Nawet gdy wręcz oszalał z miłości do żony premiera Cyrankiewicza, wielkiej Niny Andrycz, Halina Czengery uważała, że jego fascynacja królową polskich scen szybko minie. Nie myliła się. Czesław lubił mnie i zawsze mógł wpaść na kolację, ale plotki, że pałałam do niego afektem, to tylko plotki. Wyznała Nina Andrycz, wspominając Wołołajkę w jednej ze swych książek. Żona aktora w końcu jednak nie wytrzymała ciągłych zdrad. Gdy w życiu Czesława pojawiła się Ilona Stawińska, zażądała rozwodu. Ilona, by związać się z Wołołajką, zakończyła swoje małżeństwo z Tadeuszem Plucińskim, który zdradzał ją z Kaliną Jędrusik. Nie byliśmy zżyci. Mijaliśmy się. Byliśmy razem, ale osobno. Tak naprawdę nie pasowaliśmy do siebie, wyznał Tadeusz Pluciński po latach na łamach książki Na wieki wieków amant. Czesław Wołołajko, trudno było ustalić, kto w jego rodzinie jest kim dla kogo. Kiedy Czesław i Ilona zostali małżeństwem, starsza córka aktora, Jolanta Wołołajko, miała 19 lat i, jak większość nastolatek w Polsce, kochała się w Plucińskim. Nie miała wtedy jeszcze pojęcia, że półtorej dekady później zostanie żoną amanta. Ilona, moja druga żona, po moim ślubie z Jolą, została moją teściową. Wyszła przecież za Wołołajkę, który był ojcem Joli,
którą ja poślubiłem. Trochę to zagmatwane, mówił Tadeusz Pluciński w wywiadzie dla Echa Dnia, opowiadając o kobietach swego życia. Po rozwodzie Pluciński i Ilona Stawińska starali się nie wchodzić sobie w drogę. Aktorka czuła się niezręcznie, widząc byłego męża u boku swej pasierbicy. Podobno, kiedy Tadeusz i Jolanta Wołłejko zostali rodzicami, żartowała, że jest przyszywaną babcią synów swojego byłego męża. Pierwsza córka Wołłejki wyszła za mąż za pierwszego męża drugiej żony ojca. Póki się z nim wreszcie nie rozwiodła, trudno było ustalić, kto jest dla kogo kim w tej rodzinie, żartował na kartach Pocztu Aktorów Polskich. Go o 24 lata. Jej pierwszy mąż, Tadeusz Pluciński, odszedł w kwietniu 2019 roku.